Ango Lesson 3. Dziękuję. Taka pełna nazwa. Thank you. Thank you. Lub dzięki. Thanks. Thanks. Pamiętajcie, że ten dźwięk bezdźwięczny, czubek języka między czubkiem języka górnymi i przednimi zębami, wypuszczamy powietrze bezdźwięczne. Przykładem tutaj znakomitym jest liczba 3. Powtórz. 3. 3. Elegancko. Miło mi Cię poznać. Nice to meet you. Nice to meet you. Na to odpowiadasz prawie tak samo, ale na końcu pada słówko również. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Warszawa. Warsaw. Warsaw. Kraków. Krakow. Krakow. Spragniony. Thirsty. Thirsty. Ale gdy chodzi tylko o płyny. Szkocja. Scotland. Scotland. Przeciwko. Versus. Versus. Łukasz. Osoby. Ja. I. I. Ty. You. You. On. He. He. Ona. She. She. Ono. To. It. It. My. We. We. Wy. You. You. Oni. They. They. I pamiętajcie, że tutaj wchodzi nowy dźwięk, podobny to do tego góry przedstawionego, natomiast musi tutaj drgać gardło, czyli jak położę rączkę na gardle, to będzie to drgało. Jeszcze raz, Łukaszu, w. W. I powiedz słówko brat, brave. 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 Tak, język, gdzie musi działać. Osoby występują przed czasownikiem w zdaniach oznajmujących, opisują czynności. To tylko w present simple tak naprawdę ta konstrukcja wykorzystywana, a takie zdanie przykładowe to ja uczę się języka angielskiego każdego tygodnia. Tadeuszu, I learn English every week. I learn English every week. Odmiana to be. Ja jestem. I am. I am. I'm. I'm. Ty jesteś. You are. You are. You're. You're. On jest. He is. He is. His. Is. Ona jest. She is. She is. She's. She's. To jest. It is. It is. It's. It's. My jesteśmy. We are. We are. We're. We're. Wy jesteście. You are. You are. You're. You're. Oni są. They are. They are. They're. They're. Odmiana to be opisuje stany, czyli nie czynności, tylko stan, w jakim się znajduje. Jestem zmęczony. I'm tired. I'm tired. Ty jesteś spóźniony. You are late. You are late.